witajcie na kanale Kwasior Official. Dziś dzień trwala. Mam tutaj do wycięcia kilka drzew. Zacząłem to robić piłą moja twoja, siekierką, no ale niestety średnica tego ostatniego była zbyt duża, żebym sobie poradził. Tak, zaraz młodzieniaszku, idę do ciebie. Także zakupiłem pilarkę spalinową, więc chodźmy, odpakujmy ją, zrobimy taki mini unboxing, złożymy ją do kupy i rozpoczniemy pierwsze cięcia. Zapraszam. Chodź, Bąbel, bierz statyw i idziemy. Ba-ba-bam, pilareczka prezentuje się w taki sposób. Ursusik, ten najwyższy model, największa. No i co, odpakujmy ją i zobaczmy, jak się prezentuje w środku. Jest pilara, tutaj prowadnica, tutaj jakaś butelczyna, instrukcja, łańcuch, serwis, lalala, dobra, to przeczytamy później. Taka butelczyna do mieszania chyba paliwa z olejem, łańcuch. Jak on wygląda, wiecie co, ja sobie postawię statyw. Zaraz wracam, żeby mieć dwie wolne ręce. No i wracając do tematu, łańcuch. O, elegancko. Dobra. Teraz tenże łańcuch będziemy musieli zaczepić na prowadnicę. W ogóle to chyba powinienem zacząć od przeczytania instrukcji, jak to wszystko zrobić. Ale to wszystko przecież proste, to gdzie tam instrukcja? O, proszę, cyk, pyk, myk. Łańcuch założony. Tutaj jest taki znaczek, że tym w tą stronę. Aha, dobra, czyli go założyłem odwrotnie, czyli to musi być, o, tak jak strzałki idą w drugą stronę. Dobra, abarot. Dobra. I to będzie prowadnica z łańcuchem. Tutaj mamy w takiej saszetce, co my tu mamy? Jakieś klucze chyba. A, imbusik. To jest jakiś taki pręt. Panie, chyba instrukcja będzie potrzebna. To jest moja pierwsza w życiu piła spalinowa. Już z góry się przyznaję. To jest chyba przy łańcuchu gdzieś tutaj, więc część akcesoriów mogę nie wiedzieć, do czego służą. Także instrukcją trzeba będzie się wspierać. I dwie jakieś śrubki. Zawartość tej saszetki. No i serce. A w zasadzie mózg naszej operacji tutaj. I jest pilara. Ba, ba, ba. Tak się ona prezentuje. No, całkiem elegancko. Czerwona. No, jak tam pierwsze te? Pierwsze chwyty? O, spoko. Dobra. Montujemy ją, zalewamy i jedziemy z koksem. Ogólna budowa pilarki i zakładanie łańcucha. Proszę. No to co? Do dzieła. Tu jest klucz. A, elegancko, fajny sposób. Przeważnie w piłach nie ma takiego miejsca, te kluczyki gdzieś zawsze się gubią. A tutaj jest. Trzeba hamulec dać na dół. O, i teraz pięknie nam schodzi ta osłona. Możemy zamocować to. O, w ten sposób. Czy w ten sposób? A, tym płaskim do góry. No, niech on tu ładnie wskoczy w tą prowadnicę. Dobra, łańcuch jest założony, tutaj wszystko ładnie siedzi. Możemy to zamykać. Trzeba pamiętać, aby ten kołek tutaj
wypadał w tą dziurkę, hamulec cały był odłączony, no i można to zamykać. No i proszę, tak prezentuje się Pilara w całej okazałości. Elegancko, co? Tam szklarnia, co tam rośnie, pokażę Wam później. Zobaczmy, jak wygląda z drugiej strony. No pięknie, okej. Okay. No to teraz możemy ją nakarmić. Tutaj jest takie opakowanko, fuel mixer, dołączone przez producenta, gdzie dokładnie wszystko jest napisane. Zaraz sporządzę mieszankę i teraz tak, tu lejemy olej. Że muszę wyciąć to drzewo. Chcę, żeby ono położyło się centralnie na to. W tym celu wytnę tutaj taki skos prowadzący pod tym kątem, w tym kierunku, jaki będzie wycięty skos. Tak powinno położyć się drzewo. Powyżej zrobię cięcie już, które zawali, położy to drzewo. Tyle w teorii, a jak wyjdzie w praktyce? Sprawdźmy. No i proszę, wszystko poszło zgodnie z planem. Drzewko położyło się dokładnie tam, gdzie chciałem. Spójrzcie, tu leży to stare, a na którym położyło się to nowe. Ok, odpalam z powrotem piłę. Muszę pociąć wszystkie gałęzie, a gruby pienik na koniec. Poplastruję go i wszystko leci pod dach. W ogóle fajna sprawa z tą piłą jest taka. Moja poprzednia tego nie miała. Trzeba było się namachać, żeby ją odpalić. A tu patrzcie, nie wiem, jakiś przyspiesznik czy coś. Dwa paluszki. Bez żadnego problemu. Jeszcze raz dwa paluszki. Super sprawa w ogóle. Dobra, do roboty. Samo się nie zrobi, nie? Samo się nie potnie.
Max wyskoczył na chwilę na pole, zobaczył co się dzieje i czmychnął z powrotem w krzaki. Zobaczył, że tu piła chodzi, wióry lecą. Mówił, to nie na moje wielkie zajęcze uszy. No trudno, może jeszcze wróci, a może wieczorem sarenka się tu pojawi. Zobaczymy, ja zabieram się dalej za robotę. Pilarka. Fajnie, kurczę, polubiłem ją, szczerze mówiąc. Dobrze się nią pracuje. Ty też? No to dobrze. Dobra, jadę dalej. Pięknie, pięknie, robota idzie. Połowa jeszcze została do wycięcia, a patrzcie, pełna profeska. Cyk, cyk, buty zabezpieczone. Nogawką nic nie naleci do środka. Elegancio, dobra, jedziemy dalej. Pierwsze cięcia za mną, drzewo jak widzicie położone, pocięte, jutro sobie gałęzie odgarnę na jedną stronę, pewnie pójdą na ognisko, a grubsze pięki przesiekieruję i pod dach, żeby spokojnie sobie schły do zimy. Piłą póki co pracuje mi się bardzo dobrze, zadowolony jestem z zakupu, ostry łańcuch, no to wiadomo, idzie w drewno jak w masło, ale najbardziej podoba mi się ten patencik. Miazga po prostu. No i co, żegnam się z Wami, dzisiaj koniec już prac, dzień chyli się ku końcowi, a po nocy to też nie robota. Pozdrawiam, do zobaczenia.